Są to pozostałości gospodarstwa rolniczego, tak zwanego ogrodnika. Po II wojnie światowej mieszkał tu ogrodnik. W czasie II wojny światowej też to było gospodarstwo rolne. Z tego budynku było przejście do sztolni i stawów, które znajdują się tam z tyłu za drogą. Już niejednokrotnie wam to pokazywałem. Zaraz pokażę wam miejsce, gdzie nazywane było winiarnią. Inni nazywali to schronem. My jako dzieciory żeśmy to nazywali grobowcem. Ale nieważne jak to zwał, tak to zwał. Ale w każdym razie przyjechali teraz Niemcy, którzy wyjechali stąd w 52 roku. Właśnie opowiadają, że tak, od ogrodnika, ze szkoły włókienniczej i tej winiarni tak zwanej, można było przedostać się do schronu, który znajdował się za pierwszym zakładem. Czyli po raz kolejny potwierdzenie istnienia schronu za pierwszym zakładem. Za drugim, że jest, to wszyscy wiedzą, a sztolnie za pierwszym, za byłym pierwszym zakładem ZPW Piast Głuszycy były. Opowiadali o tym, co w czasie wojny tu się działo. Oni oczywiście wspominają, że była to taka mała, senna miejscowość, no te chęchory jak zwykle. Ale to wrócę na jesień, jeszcze wam to pokażę. Jak to wygląda bez... Ewentualnie w internecie na jednym ze starych moich filmów możecie jeszcze to miejsce znaleźć. Jest odsłonięte, zostały tylko fundamenty, dziura w ziemi. Cegła klinkierowa, to było wszystko wykonane z pięknej cegły klinkierowej. Później miejscowi to rozebrali na swoje potrzeby. Przepchnę przez te czapory. Z tego miejsca miało być wejście do podziemi. Tu, jak się rozmawia z takim Francuzem, byłem więźniem obozu Larche, mieszka do dzisiaj, jest obecny na tym terenie. Opowiada właśnie, że w razie czego, jak pracowali na pierwszym zakładzie, mieli uciekać do schronu i wskazuje to miejsce. Jak to teraz wygląda, możecie zobaczyć, śmietnik. Ale w każdym razie swojego czasu było to pięknie wykończone. Pamiętam jeszcze za dzieciora, jak żeśmy tu przychodzili, do środka można było swobodnie wejść. I były faktycznie takie półki i metalowe drzwi. Teraz z kimkolwiek się nie rozmawia ze speców od Głuszycy. Większość tych, którzy tematem interesują się od 4-5 lat, nie mają w ogóle pojęcia o istnieniu tego miejsca. Inni starsi zawsze opowiadają, że to był schron. O. I tą dróżką przejdziemy sobie teraz, a jeszcze wam pokażę studzienki, które tu się znajdują. Ciąg kanalizacyjny, z którego można było przejść właśnie do szkoły włókienniczej, ze szkoły włókienniczej do domu dyrektorskiego, z domu dyrektorskiego do zakładu. Wszystkie te miejsca były ze sobą połączone. Teraz nie wiem, czy to na kanwie złotego pociągu, czy kolejnych rewelacji spod Sobótki, że bursztynowa komnata. Oczywiście na tym terenie też mieliśmy swoje skarby, między innymi tu w tym schronie miało się znajdować skrzynie ze złotem. Ktoś wyskoczył z rewelacjami, że w głuszyckich podziemiach znajduje się złoto. Czyli jednak głuszyckie podziemia są. Zaczynany być ten temat drążony. Tu w tym miejscu znajdowało się to jeszcze 30 parę lat temu taki fajny ołtarzyk. To w ogóle była taka ścieżka dydaktyczna, ścieżka zdrowia, pozostawiona przez Niemców, później odbudowywana. Powiem wam, miejsce kiedyś było przeurocze. Dopiero po upadku komuny, jak tutaj nastał dobrobyt, wszystko poszło w taką rozpiździajkę. Jak to teraz wygląda, możecie sobie zobaczyć. I tam jest właśnie szkoła włókiennicza, do której chodziłem, nie tylko ja, ale prawie cała Głuszyca. Zdobywaliśmy tam wiedzę. I w każdym bądź razie, przechodząc studzienkami od jednego miejsca do drugiego, można było przejść właśnie z... ja będę to nazywał po naszemu, czyli trupiarni, do szkoły, ze szkoły, pod zakład, pod świniarnię. Później tam w tym miejscu była baza transportu dla zakładów włókienniczych, także te wszystkie miejsca były ze sobą połączone. Nie dalej jak przedwczoraj, żeśmy sobie tu taki rekonesans zrobili, przyjechał
wnuk Psiuków, to są Niemcy, którzy to wyjechali. Pisałem kiedyś o jego wspomnienia, wspominał o tym, że dziadek był tutaj właśnie wartownikiem. Opowiada niesamowite te rzeczy, które dziadek opowiadał. Jest spisane, podpisane przez niego, nie tyle zeznanie, jak jego opowieści. Także to mam udokumentowane, także nie mam w ogóle podstaw, żeby mu nie wierzyć. A dlaczego nie wystąpi przed kamerą, sami doskonale wiecie. Także w każdym bądź razie to miejsce jest związane bezpośrednio z tymi sztolniami, które już niejednokrotnie wam pokazywałem, i z miejscem, gdzie cały czas wydobywa się woda z podziemi. Takich miejsc właśnie z licznikami jest 4. 3 są ogrodzone. No i oczywiście wersja oficjalna, że tu powstaje ujęcie wody pitnej. Tylko dobrze, niech one sobie powstaje. Na pytanie w Zumiku, w Zwiku i w innych takich instytucjach, które kończą się na IK, chciałem się dowiedzieć, skąd woda w tych rurach jest. O takim stopniu czystości. Zero odpowiedzi. Woda nie wydobywa się z podziemi, tylko płynie kamiennymi rurami. Pokazywałem już wam te kamienne rury. Takie kamionki. One są wypalane, one są klinkierowe w środku. Także woda może sobie w nich 300 lat płynąć i nic się tam nie stanie. I woda oddawana do analizy w sanepidzie w Obrzychu czy w Nowej Rudzie potwierdza najwyższy stopień czystości. Jeszcze raz rzut oka tutaj na byłe włości ogrodnika. No i oczywiście Soboń, widać go stąd nawet teraz. DŻDT i inne zakłady. W każdym bądź razie temat zaczyna nabierać większego rozpędu. Coraz więcej ludzi do mnie dzwoni, pisze, mało tego. Niemcy, którzy tu przyjeżdżają, byli mieszkańcy Głuszycy, coraz chętniej ze mną rozmawiają na tematy tego, co tu było. Po pierwsze są zbulwersowani niektórymi rzeczami, a z drugiej strony uważają, że to jest ich. No i dzięki temu uda się dotrzeć, mam nadzieję, do pewnych spraw, które są bardzo niewygodne dla wielu ludzi. Przede wszystkim akty własności. To jest coś, co paraliżuje bardzo wielu na tym terenie. To jest droga wybudowana po II wojnie światowej, a teraz dojdę do drogi oryginalnej, po której jeździła wąskotorówka. No z tymi sztolniami, które zostały przez super eksploratora Głuszyckiego rozwalone koparkami. To jest najlepszy myk, że facet bierze koparkę i wychodzi z założenia, że tereny są jego. Nie, on może sobie robić na tym terenie, co mu się żewnie podoba. Tak samo jeden już powiedział, że Rize jest jego i może robić sobie co chce. A teraz wszyscy prokuratorzy z okolicy siedzą mu na karku. Jest rzucanie win jeden na drugiego. No, także to jest fajny temat. O. I w tym miejscu swojego czasu, w tym wykopie, już pokazywałem go wam wielokrotnie, była wąskotorówka. Szyny wąskotorówki. A ta droga to był ciąg komunikacyjny właśnie dla wąskotorówek. Kilkanaście relacji mieszkańców, kilkadziesiąt opisów, kilka zdjęć z Trybuny Ludu z 70 roku nawet. Oczywiście komunistyczna propaganda. Czegoś takiego tu nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Dowodem na istnienie, że tu płynie z wody, to są między innymi, znaczy ze skał to są te dziury, tylko że to jest rozbita rura. Jakbyśmy tu teraz przekopali, to znajdziemy rurę, zaraz wam pokażę końcówkę tej rury. Za chwileczkę przyjdzie grupa. Mamy tutaj pana w takim, nie wiem jak to urządzenie fachowo się nazywa, ale on jest kanalarzem. Podłącza się to właśnie do takich ciągów wodnych i idzie się za sygnałem z czymś takim jak detektor. I szuka się miejsca, z którego woda wychodzi. I dzisiaj sobie coś takiego zrobimy. Oczywiście teraz można donosić na nas, że to jest nielegalne, że to, że tamto. Szczerze mówię, lata mi to. No.
Zobaczcie, po liczniku nie ma już nawet śladu i z takich rur właśnie wypływała woda tu. No i woda cały czas sobie płynie, jest mniejsze ciśnienie, bo jakieś 700 metrów do góry zostało wszystko rozbite. Jeżeli to by faktycznie miało być tak, jak było podane pierwotnie, że mają być różnego rodzaju prace przeprowadzane, to w tym miejscu by było wszystko ogrodzone i wodociągi, kanalizacja by to ochroniła. Ostatni licznik, jaki został, jest tu. Możecie sobie zobaczyć, ile wody ściekło od ostatniego momentu, jak tu kręciłem film dla was. Jak pamiętacie, ciśnienie sprzed 3 miesięcy i ciśnienie jest teraz. Ale woda cały czas płynie. Jak pamiętacie, ja tam wodę skierowałem do sztolni. Ktoś potem to przekierował w inne miejsce, żeby nie płukało i nie zalewało sztolni. Także 70 osób, które jest zainteresowane żywo tym tematem, nie ma żadnej odpowiedzi. Zwróćcie uwagę na ciśnienie w tej rurze. Jak tu woda płynie, a to jest ta sama rura. A ciśnienie tam, które wypływa. Ten licznik był tutaj tylko kilka dni. I ja to skierowałem wodę do tego miejsca, żeby wypłukało sztolnię. Zwróćcie uwagę, jak tam dziursko się zrobiło. Woda szła bezpośrednio pod ziemię. Później ktoś przyszedł i wodę skierował w drugą stronę. Gdybym tego nie nagrał, nie pokazał, że to robię, to już dzisiaj bym był pewny, żebyśmy byli w sztolni w środku. Także to mniej więcej właśnie tak wygląda. No, grupa akurat nie przyszła. Później nagram wam dalsze relacje. Słuchajcie, według jednego z poszukiwaczy w takich betonowych kręgach, donicach, przewożono tu z Austrii drzewa. Także żeśmy ostatnio wyrwali coś takiego. Takich kręgów w dół jest 5 albo 6. No i teraz gdzie jest teoria, że w czymś takim przewożono drzewa? Może stąd, że tu właśnie tak wygląda, że wyrasta z tego drzewo. I kto stworzył teorię, że z Austrii przywożono w czymś takim drzewa do kompleksu Rize, konkretnie na Sobą. Słuchajcie, to jest jedno miejsce, jedno z niewielu miejsc, gdzie takie kręgi możemy spotkać. A takich dziur z tymi kręgami jest tutaj 74, ja tyle naliczyłem. To jest po prostu jakaś niedorzeczność, że ktoś może w książkach opisywać takie rzeczy, że w takich betonowych donicach przywożono drzewa z Austrii i tu je sadzono. Jak sobie pójdziecie wzdłuż tej drogi, 76 takich dołów jest i tam wystaje, będzie go chyba widać nawet. O, koło tych zwalonych drzew jest kolejny i później w prawo, w lewo są kolejne. Całe te zbocze jest usypane w zasadzie takimi kopkami z ziemi, wyrobisko i druga sprawa, te kamienne kręgi. Jest z nami taki gościu, który w Holandii zajmuje się, czy ze Włoch, z Palermo? Ty jesteś ze Palermo, czy skąd? Ja mieszkam z Neapolu. A, z Neapolu. No, jego teoria jest taka, że to jest bzdura na resorach, że coś takiego można było tu przywozić, bo to służy do odwadniania albo do odpowietrzania. I teraz na jesień skupię się tylko i wyłącznie na tym zboczu, na tych trzech wykopach, które znajdują się tu, za tymi trzema krzaczorami. Słuchaj, nie mogę teraz gadać, bo w roaming mi wlazł. Plus to, tak, co jest tutaj. No i niestety niektórzy będą musieli teorie swoje trochę pozmieniać, bo tak. Kamienne donice odpadają. Kolejki wąskotorowe, te, które jeździły tu, jeszcze były pod parą, jak ludzie przyjeżdżali, odpadają. Kolejna sprawa. Wywożenie zwłok do Gross Rosen odpada. Także kilkanaście rzeczy zostało obalonych. Złoty pociąg odpada, złote trumny, złote wanny, złote podziemia odpadają. Także zarypiście. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj przyjechali, przyjeżdżają jutro i w każdym tygodniu. Także, a to taka mała informacja. Uruchomiliśmy forum dla chętnych. Tych, którzy chcą brać udział, którzy chcą być na zamkniętym forum, to jest taki, będzie teścik. Ci, którzy tam się sprawdzą, będziemy przenosili do zamkniętego forum. Także to jest tylko taka moja uwaga. Jak ktoś jest chętny, zapraszam. Jesteśmy na terenie drugiego zakładu, byłego drugiego zakładu włókienniczego. Właśnie przy
kominie, wokół którego teraz robi się wiele sporów. Czy byłem na nim? Tak, oczywiście. 1986 rok. Ja i paru moich kumpli podczas praktyki, żeśmy na niego wleźli. Wielka awantura, to można sobie sprawdzić jeszcze w archiwum. Jednak podziemia tego komina plus wejście pod skład węglowy. Kiedyś Igor Witkowski napisał kilka artykułów na ten temat. Teraz się okazuje, że to, co Igor pisał, wszystko okazuje się prawdą. Ja wcześniej mu pokazywałem to miejsce, żeśmy tu wchodzili. Jak wygląda, możecie sobie zobaczyć, zagruzowane wszystko, zasypione i zasypane. Wejście pod plac węglowy jest, można wejść na niższy poziom. Wejście pod komin także się znajduje, można pod komin sobie wejść. Było, można było wejść. Jednak teraz są dwie osoby, które twierdzą, że udało im się od strony starej kopalni, od kanałów, tam gdzie ja znalazłem te pojemniki, można dostać się pod skład węglowy. Te miejsca, co tu widzicie, są zamurowane w latach 80. Po 80 roku to normalnie było wejście do środka, można było wejść. Była potężna hala. Pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz. Z której prowadziło zejście na dół. Można było zejść sobie w dół. Tu niedaleko jest były budynek Gestapo, często już go wam pokazywałem. No i schron za drugim zakładem. Jest to teraz maszt dla anten, zamknięty teren. Ta droga prowadziła bezpośrednio w dół. Schron, który znajduje się w Głuszycy, na wprost tej brukowanej drogi, która tam się znajduje, jest przebudowany, a schron zasypany. Także kilkadziesiąt relacji świadków, mieszkańców potwierdzają to, co mówię od zawsze. To jest tylko kwestia czasu, kiedy ta prawda wypłynie. Nie ma znaczenia to, co wymyślają jakieś tam oszołomy, które tu nigdy nie były, nie widziały tego na miejscu, tylko polegają na Wikipedii. Także w każdym bądź razie jest kilkadziesiąt osób już, które chcą właśnie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu powstanie kontra dla Gazety Głuszyckiej. Będzie nowa gazeta, w której będą publikowane moje relacje i nie tylko, ale wielu, wielu mieszkańców właśnie Głuszycy z lat 50., 40., 60., 70. i 80. Także zobaczymy, co wtedy się będzie działo, ale w każdym bądź razie projekt ruszył pełną gębą i niedługo odbędzie się spotkanie z fanami właśnie w Głuszycy. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to ogłosimy, prawdopodobnie w listopadzie. Z tego, co wiem, z tego, co mi organizatorka powiedziała, że na to spotkanie, mimo że jeszcze nie podaliśmy terminu, jest już około 200 osób. Także przypuszczam, że to będzie niezłe spotkanie. Zapraszam wszystkich adwersarzy. Wtedy na takie spotkanie usiądziemy, pogadamy i prawdopodobnie to spotkanie odbędzie się pod słoneczkiem Głuszycy. Także to jest tylko kwestia czasu, kiedy zrobimy taką małą rewolucję historyczną na tym terenie. I tak, kolejna wycieczka dla tych, którzy nie mogą przejść jakiegoś takiego tunelu albo nie biorą udziału z nami w naszych wyprawach. To jest taka właśnie mała wycieczka przez tunel kolejowy. Wszyscy ci, którzy oglądają filmy, to pozdrowienia dla nich. Właśnie cały czas jesteśmy w terenie. Tu widzicie przykłady tego, jak szabruje oświet to. Właśnie to jest szykowane wszystko do wywiezienia. Poszczególne elementy z danych wnęk. I tu chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Ilość wnęk w takim małym tunelu. Tunele kolejowe, te, które są między Świerkami a Jugowicami, nie mają tylu wnęk. Wałbrzych kolejowy pod Wołowcem nie ma tylu wnęk. Ten tunel na pewno nie był tylko tunelem dla pociągu. To był tunel techniczny. Zwróćcie uwagę, że tutaj co 10 metrów jest wnęka w ścianie i są wnęki technologiczne, mniejsze i większe, do tego przemurowania i zamurowania ścian. Ostatnio gdzieś tam jakaś nagona była, że to jest głupota, że to jest bzdura. Dzwoni do mnie pan, który zajmował się tymi rzeczami. Opowiada, że tak, w tych wnękach właśnie znajdowały się wnęki technologiczne. Były porobione półki, jeszcze haki tutaj są. Są miejsca, gdzie można zobaczyć, gdzie wisiały nawet narzędzia. Czyli prawdopodobnie nie ten bunkier, to znaczy schron pod Wołowcem, tylko ten schron miał pełnić, nie schron, tylko tunel. Miał pełnić funkcję takiego tunelu technicznego. No to jest właśnie wszystko szykowane do wywiezienia, do wyniesienia, podkłady, szyny, tory. I jeszcze raz wam pokażę właśnie, jak się powoduje, żeby wszystko się rozpadło. Przyjeżdża specjalna ekipa i pryska specjalnym płynem cegły. I później te cegły można po prostu palcami poczekać. To jest oczyszczone, bo ktoś już sobie czynał właśnie takie. No. I to się wszystko ładnie rozlatuje. I teraz jest taka, nawet nie tyle teoria, tylko że to grozi, zobaczcie. Wszystko grozi zawalenie i ten tunel
ma być zamknięty. A w momencie, kiedy się chce dostać do jakiegoś podziemnego pomieszczenia, chce się dostać do jakiejś skrytki czy czegokolwiek, po prostu sobie tak robię. No i ten słynny, chodź, poświetlimy ten światłowód. No. Tą porażkę, która kosztowała 21 milionów złotych. Na całej długości Wałbrzych, Kudowa, idzie ten przewód pod ziemią. A tu tylko w tym miejscu jest puszczony w ten sposób. Jakaś tam banda oszołomów padła 2 lata temu, czy rok temu. Wzięli kilka opon, podpalili i cały światłowód szlak trafił. I co się okazało, że w tych peszlach, które leżą teraz tu na ziemi, pokaż, tu jest z tyłu, nie było ani centymetra światłowodu. Czyli jak zwykle jakiś szwindel, ktoś mi powie, że ja znowu szerzę jakąś tam wrogą propagandę albo cokolwiek. Czyli kolejny szwindel, który był nastawiony na robienie ciężkich pieniędzy. No oczywiście przejście do drugiego tunelu. Który ma ochotę przejść? Ja mogę iść. No tam jest drugi tunel, to proszę cię bardzo. Dawaj. No, także... No, tylko po malatarkę. Także w każdym bądź razie te wszystkie ślady, które tutaj są, te przemurowania, przebudowania, które tutaj się dzieją, cały ten blikt wokół tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, to jest właśnie nastawione teraz tylko i wyłącznie na komerchę. No z tym światłowodem nie wiem, czy kiedyś światło dzienne ujrzy prawda, ale prawdopodobnie nie. No jeżeli się okazuje, że spalono odcinek prawie 10-metrowy niby światłowodu, a tego światłowodu w środku nie ma. I to jest właśnie jedna z tajemnic, przez którą tak właśnie bardzo jesteś szykanowany. I zobaczcie. Te ściany można sobie podchodzić, znowuż przyjedzie jakaś ekipa, popryska jakimś tam preparatem i ściany się rozsypią. Tu nie trzeba żadnych młotów, żeby dostać się do jakichś tam skrytek czy depozytów. Także w każdym bądź razie tak to dzisiaj wygląda. I zobaczcie, co chwileczka wnęka ewakuacyjna i ratunkowa po jednej i po drugiej stronie. Po co? I w jakim celu? Skoro są duże, dłuższe tunele, dużo większe tunele i czegoś takiego nie ma. I te właśnie zamurowane wejścia. Pokazywałem wam to już kilkanaście razy. Teraz jak się uda, Brodek zrobi taką fotorelację sprzed 4 lat, jak wyglądał tunel pod Wołowcem. Bo teraz pozdrawiam tutaj wszystkich szpeców, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak to tam wyglądało, jak tam było, a zabierają głos w sprawie. Brodek szykuje właśnie teraz taką kronikę naszych wspólnych wypadów i właśnie będzie pokazane, jak wyglądał tunel pod Wołowcem. Dziura na dziurze, rozbite co najmniej 21 kanałów. Tak samo było tu. Później remont, ktoś wydaje znowu ciężkie pieniądze na to, żeby ten tunel doprowadzić do porządku. Także gdzie jest prawda, ja wam tego nie powiem, sami musicie sobie dociekać i domniemać, gdzie prawda może być. Dwie takie jeszcze sprawy, tak jak dzisiaj wam powiedziałem, że kilkanaście rzeczy już upadło, okazały się wielkim kłamstwem, wierutnym kłamstwem, oszustwem i złodziejstwem, a teraz okazuje się, że wychodzi jeszcze kilka innych spraw, dotyczących właśnie Książa, dotyczących Ludwikowic, dotyczących Srebrnej Góry i Twierdzy Kłodzkiej. Ja wszystko rozumiem. Pieniądze, biznes, no ale niestety, prawda zawsze wyjdzie na jaw i w momencie, kiedy rozmawiamy o różnych rzeczach, kiedy mówimy o legendach, niestety coraz więcej ludzi zaczyna tym się interesować. I wtedy powstają trudne pytania na odpowiedzi. I co się wtedy dzieje? Albo napuszcza się jakiegoś świra, który atakuje daną osobę i to nie odnosi żadnego skutku, bo naprawdę to, co się teraz dzieje w internecie, nie wywiera na mnie najmniejszego skutku. Także nie wiem, co oni będą robili jeszcze dalej, ale mi to... Szczerze mówiąc, lata. W każdym bądź razie napuszcza się prokuratorów i konserwatorów zabytku. To, co robię, robię od wielu lat. Masa ludzi, którzy otworzyli oczy. Są ze mną, są przy mnie, nawet teraz idą. Także to jest właśnie taki moment, nie powiem, że zwrotny, ale moment, w którym prawda, nie powiem, że zatriumfuje, ale będzie miała swój odpowiednik. Zobaczcie, tu są pierwsze wnęki tego typu. Kwadratowa duża i naprzeciwko mała. I takich wnęk do końca tunelu jest 40 w tunelu, który nie ma nawet kilometra. To po co tyle wnęk ewakuacyjnych i ratunkowych? A ta wnęka, która jest zupełnie tutaj taką przejściówką, jest tu. No i według wszystkich opowieści to właśnie było wejście do szybu, które można było wejść do góry. Zwróćcie uwagę na kształt. Tu nie ma studzienki odciekowej.
To jest ewidentnie zamurowane wejście i jeszcze do tego po łuku. Ktoś powiedział, że pokazać ślady po kulach, że to były jakieś walki albo cokolwiek. Proszę bardzo, ta ściana. Dokładnie pokazywałem wam taką ścianę w Malborku. Jeszcze nawet jak tutaj, no teraz to już jest za późno, żeby znaleźć jakieś pociski, bo to wszystko jest wyrwane, kilka remontów, ale ta ściana była naszpikowana kulami i odłamki takie, jak to się nazywa, nie wiem jak to się fachowo mówi, rekoszety na całej długości tunelu były z jednej i z drugiej strony. Później kilka remontów i ktoś mówi, żeby pokazał wejście takie te tajemnicze. Proszę bardzo, to jest właśnie one. Zamurowane w latach 80. To była dziura, do której można było wejść. A wyjście z tej dziury było tu. Wiesz, to jest moim zdaniem wyjście dla budynku. O. To są dwa różne niż cała reszta. Nie, to są dwa kanały technologiczne, które ciągną się praktycznie do końca tunelu, tylko zostały zaczopowane w latach 80. ze względów bezpieczeństwa. I opowieści mieszkańców. Masa opowieści. Ja na tym bazuję i to kocham. I tu macie oczywiście, tu jest podziękowania dla dziewczyny, która rozszyfrowała tą nazwę. Aniu, bardzo ci dziękuję. Jako jedyna, żeś to rozszyfrowała, że to jest Góra Smolarzy i właśnie Soboń, czyli góra, pod którą się znajdujemy, powinna mieć taką właśnie nazwę. Czyli Góra Smolarzy. I teraz jest małe kuku, bo chcę opublikować nazwy wszystkich gór, tak jak tu były właśnie w okresie międzywojennym. Ktoś mi narzuca to, że jestem pronazistowski teraz. No to się zastanówcie, czy jestem prorosyjski, pronazistowski, czy prożydowski. Także tu prosiłbym o jakieś tam deklaracje w ustaleniu tego, kim ja tak do końca jestem. No i oczywiście tunele. I słynny ostrzelany napis. I to znowuż pozdrowienia dla osłów, którzy nigdy tu nie będą, nigdy tego nie będą widzieli, a jutro nagrają jakieś sparchlone firmy i wyjdą po raz kolejny na debili. Pozdrowienia dla nich i dla ich rodzin. Szczególnie dla gościa, którego adres ma Jopek. No gościu, naprawdę współczuję ci to bardzo. No sam wiesz co zrobiłeś, nie będę ci tego tłumaczył. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Pozdrowienia z Kalni Smaków, tu pozdrowienia dla gościa, który ostatnio nagrywał filmy z ukrycia. Nie wiem w jaki sposób, Jopek dostał adres gościu twój. Chłopak Agnieszki też ma twój adres, nie wiem jak ty z tego wybrniesz, ale życzę ci powodzenia. Za to co zrobiłeś, słuchaj, nie ja się będę na tobie mścił, ale to są po prostu takie głupie zagrywki. Myślisz, że nikt nie wie czym jeździsz po Puszycy, jak wyglądasz, kim jesteś. Po prostu dałeś tak kuźwa dupy, że się w pale nie mieści. Możesz dzisiaj nawet pojechać na komisariat, zgłosić pobicie przez Jopka, bo on ci nie odpuści. Tego co zrobiłeś, słuchaj, Jopek cię na pewno nigdy w życiu nie odpuści. Pozdrawiam cię z Kalni Smaków. Nagraj jeszcze jeden taki film, drugi, trzeci. Pojedź na Ogrodową, na 11 listopada, gdziekolwiek. Także miałeś fajnego, czarnego Land Rovera.